Siemka, witam Was w kolejnym teście. Dzisiaj przetestujemy sobie takie Funny Frog, czy jak to się tam nazywa, wesołe żabki. I słyszałem właśnie dużo opinii było o nich podzielonych, ale myślę, że to będzie coś w stylu takich cracklingowych kulek, więc tutaj pokażę Wam, jak to wygląda wszystko. No to tutaj oczywiście instrukcja, tutaj numer P0004. No i oczywiście instrukcja, jak już mówiłem, wyprodukowano w Chinach, a gdzieżby indziej. No to teraz sobie otworzymy, zobaczymy jak to w środku nam się prezentuje. Czekajcie, mam problem z wyciągnięciem. Dobra, mamy. No i co widzimy? Aha, jedno gdzieś tutaj się nam zapodziało. O, jest. I mamy taki plastikowy jak na tabletki i tutaj są właśnie przylepione do tego te dziwne wesołe żabki. No i nie wiem jaki będzie za bardzo tego efekt. Za chwilę wyjdę na pole i się sami przekonacie. Ale wygląda to dosyć ciekawie, są bardzo płaskie. Tak wygląda to właśnie. Dobra, to ja już wychodzę na pole, nie ma na co czekać i sobie właśnie przetestujemy, jak one nam będą strzelały, czy cokolwiek tam innego robiły. Dobra, jestem właśnie na polu, mamy tutaj wesołą żabkę i właśnie zobaczymy, co się stanie po odpaleniu. No to odpalamy. Odpaliłem. No, nie powiem, bardzo ciekawy efekt. Dosyć długo nam iskrzyła. Efekt podobny do takich kulek cracklingowych, jak już wcześniej wspominałem, tylko że znacznie dłuższy. Myślę, że na pewno ciekawie wyglądałoby to w nocy. I myślę, że jak za cenę ponad jedną złotówkę za paczkę 6 takich żabek, to myślę, że naprawdę warto, mogę polecić. Efekt sami widzieliście. Te wypływające iskierki były dosyć głośne. Cracking był, no, jak sami widzieliście i słyszeliście, cracking przyzwoity. Efekt też nie za krótki i naprawdę, jak na taką małą rzecz, to efekt naprawdę nie najgorszy. To dzięki za obejrzenie. Zapraszam już do kolejnych testów i innych filmików na moim kanale, które wkrótce będą się pojawiać.